Ewangelia według Jana, rozdział 13. Jezus, wiedząc przed świętem Paschy, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich bezgranicznie. A gdy była skończona wieczerza i diabeł już włożył w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec wszystko dał w Jego ręce i że od Boga wyszedł i przechodzi do Boga, wstał od wieczerzy, odłożył szaty, następnie wziąwszy ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do misy, zaczął umywać stopy uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Przyszedł więc do Szymona Piotra, a on powiedział mu: Panie, Ty miałbyś umywać mi stopy? Jezus odpowiedział mu: Co ja czynię, Ty teraz nie wiesz, ale się potem dowiesz. Piotr powiedział mu: Nie będziesz nigdy umywał moich stóp. Jezus odpowiedział mu: Jeśli Cię nie umyję, nie masz działu ze mną. Szymon Piotr powiedział mu: Panie, nie tylko moje stopy, ale też ręce i głowę. Jezus powiedział mu: Kto jest umyty, potrzebuje tylko stopy umyć, bo czysty jest cały. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy, bo wiedział, kto go wyda. Dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył ich stopy i wziął swoje szaty, ułożywszy się ponownie, powiedział im: Wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam stopy i wy powinniście jedni drugim myć stopy, bo dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie jest niewolnik większy nad swojego pana, ani posłaniec nie jest większy nad tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy to czynicie. Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, ale żeby wypełniło się pismo, jedzący z mojego chleba podniósł przeciwko mnie swoją piętę. Od teraz mówię wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, przyjmujący tego, kogo poślę, mnie przyjmuje, kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Gdy Jezus to powiedział, był wstrząśnięty w duchu i zaświadczył: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie po sobie w niepewności, o kim mówi. Jeden z uczniów jego, którego Jezus miłował, wtulił się w Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr, aby spytał się, kim jest ten, o którym mówi. On natomiast, przylgnąwszy do piersi Jezusa, powiedział: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: To jest ten, któremu ja, umoczywszy, podam kawałek chleba. Umoczywszy kawałek, podał go Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Po wzięciu tego kawałka wszedł w niego szatan. Jezus wtedy powiedział mu: Co czynisz? Czyń szybko. Nikt z tych, którzy przy stole, nie zrozumiał tego, dlaczego mu to powiedział. Judasz miał sakiewkę. Dlatego niektórzy uważali, że Jezus mu powiedział: Nabądź to, czego nam potrzeba na święto, albo żeby coś dał ubogim. On więc, wziąwszy kawałek, zaraz wyszedł, a była noc. Gdy wyszedł, Jezus powiedział: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg uwielbiony został w Nim. Skoro Bóg został uwielbiony w Nim, to też Bóg uwielbi Go w sobie i wkrótce Go uwielbi.
Dzieciątka, jeszcze krótko jestem z wami. Szukać mnie będziecie i jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy nie możecie przyjść. I teraz wam to mówię. Nowe polecenie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak samo jak was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszystkim poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć wzajemną miłość. Szymon Piotr powiedział mu, Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział mu, dokąd idę, teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Piotr powiedział mu, Panie, dlaczego teraz nie mogę iść za Tobą? Życie swoje położę za Ciebie. Jezus odpowiedział mu, życie swoje za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, nie zapieję kogut, aż trzykrotnie się mnie zaprzesz.